Jak prowadzić biznes? W dzisiejszym Dawid Bagiński Show. Witam Ciebie w kolejnym Dawid Bagiński Show. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, jak prowadzić biznes i odpowiemy na pytanie, które zadał Łukasz w jednym z komentarzy. Także jak widzisz, opłaca się klikać łapki w górę, opłaca się udostępniać i opłaca się komentować. I Łukasz powiedział: Dawid, jak zawsze bardzo wartościowy odcinek, wielkie dzięki, najbardziej podobają mi się Twoje nagrywki odnośnie biznesu. W odcinku 41, jak to wszystko pogodzić, dużo mówiłeś o wiedzy potrzebnej do prowadzenia biznesu. Tak? Mówiłem i jeżeli nie oglądałeś tego odcinka, klikaj tutaj, 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 tutaj i szybko wróć, nadrób tą wiedzę. A teraz lecimy dalej. Może w kolejnym odcinku poruszyłbyś temat elementarnych umiejętności uniwersalnej wiedzy potrzebnej do prowadzenia biznesu. Moim zdaniem jest to rewelacyjne pytanie i dziękuję, Łukasz, że je zadałeś. Bo popatrzcie, co się dzieje w Polsce. Jak nie masz pieniędzy i jesteś osobą młodą i chcesz zdobyć kompetencje zawodowe po to, żeby za jakiś czas zarabiać dobrze, to co robisz? Idziesz do szkoły. Po 3 do 5 lat studiowania albo uczenia się w ten czy inny sposób nabywasz, powiedzmy, te umiejętności, tak? I w Polsce różnie bywa oczywiście z tym. Nabywasz umiejętności i idziesz do pracy po to, żeby zarabiać. A jak jest w biznesie? W biznesie wygląda to tak. Idziesz, bierzesz dotację, masz pomysł, który zdobywasz w ciągu 15 minut, taki szalony, crazy idea, i nagle idziesz i bijesz się z rzeczywistością i okazuje się, że nie działa. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to doskonale wiesz, o czym mówię. I to jest bardzo, ale to bardzo problematyczna sytuacja. Że zobacz, jak chcesz być pracownikiem, idziesz do szkoły, uczysz się, jesteś pracownikiem, masz kompetencje, masz zawód. Jak chcesz być przedsiębiorcą, idziesz po dotację i próbujesz, ale nie ma wiedzy. A jak nie ma wiedzy, to nie ma efektów. I to jest bardzo, ale to bardzo problematyczne. Więc jeżeli chcesz być dobrym przedsiębiorcą, to moim zdaniem w pierwszej kolejności należy zainwestować w wiedzę. To jest podstawa. Biznesu można się nauczyć. I co jest podstawą biznesu? Jakie są takie elementarne umiejętności ABC przedsiębiorcy? W Polsce bardzo ważne jest to, żeby w perspektywie czasu rozumieć, jak działają finanse i rachunkowość. Jak działa księgowość. Wybranie dobrego księgowego na samym początku działania biznesu jest bardzo, ale to bardzo istotne. Oczywiście, no wiadomo, na początku nie ma kasy, to wybieramy tego z polecenia, tak? Pierwszego lepszego, wybieramy tego najtańszego. Ale to jest bardzo, ale to bardzo problematyczne w perspektywie czasu, jeżeli mamy dobrego bądź złego księgowego. I warto na to naprawdę zaangażować więcej czasu. Drugą sprawą bardzo ważną jest to, żeby umieć zatrudnić odpowiednie osoby. Więc nauka, moim zdaniem, kompetencji zatrudniania ludzi powinna być w ogóle podstawą podstaw, jeżeli chodzi o biznes. Nawiązanie relacji, zrozumienie kogo, gdzie potrzebuje, na jakie stanowisko, z jakimi umiejętnościami. To jest mega, ale to mega istotne. I taki trik dla Ciebie. Nie wiem, czy wiesz, ale ludzie sukcesu spędzają minimum jeden dzień w tygodniu na tym, żeby rozmawiać z ludźmi i rekrutować ich do swojego biznesu. Oczywiście nie każda rozmowa rekrutacyjna za chwilę przyłoży się na zatrudnienie, ale rozmowy rekrutacyjne, poznawanie ludzi, dowiadywanie się, jak działa rynek, ile co kosztuje, jest podstawą sukcesu i każdy przedsiębiorca musi przez to przebrnąć. Dla mnie było to bardzo trudne osobiście, żeby zatrudniać ludzi, żeby z nimi rozmawiać, żeby umawiać rozmowy kwalifikacyjne i tak dalej, ale jeżeli przez to przebrnąłem, nauczyłem się, jak to działa, to dzisiaj naprawdę jestem bogatszy o mega, ale to mega istotne kompetencje. Kolejną umiejętnością jest umiejętność sprzedaży. Jeżeli w biznesie nie umiesz sprzedawać, nie umiesz zatrudnić dobrego sprzedawcy, nie masz dobrego produktu bądź usługi do sprzedaży, to zawsze przegrasz. I sprzedaż jest naprawdę kluczową kompetencją w każdym biznesie. Kolejną sprawą jest oczywiście umiejętność marketingu i reklamy. Nie wiem, czy wiesz, ale ludzie łączą sprzedaż z marketingiem. Tu puszczę reklamę, tu się sprzeda. To nie jest prawda. Jeżeli tutaj puszczasz reklamę, ale po drodze w Twoim biznesie coś nie działa, to tu na końcu się nic nie sprzeda. I to jest bardzo, ale to bardzo duży problem. Więc trzeba się nauczyć sprzedaży, ale trzeba się również nauczyć reklamy i marketingu. I większość ludzi w Polsce nie chce inwestować w reklamy i marketing. Dlaczego? Bo one się nie przekładają dla nich na sprzedaż. Ale ja od razu Ci powiem, że marketing i reklama się nie przekładają na sprzedaż, jeżeli Twój biznes nie jest nastawiony na sprzedawanie. I
oprócz tego, że mamy sprzedaż, mamy marketing i mamy ludzi, którzy tu obsługują, to coś jest po środku. I to jest ostatni sekretny element. Musisz nauczyć się budować w procesie sprzedaży osobiście za pomocą pracowników bądź automatami, to są trzy możliwości, relacje z ludźmi. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś widzi Twoją reklamę, to do sprzedaży potrzebna jest relacja. Jeżeli nauczysz się tej umiejętności w biznesie, to wygrywasz, po prostu, tu wygrywasz. Marketing, reklama, relacja, sprzedaż i to wszystko prowadzą ludzie, a na końcu jest to rozliczane, czyli jest księgowość, tak? To są mega, ale to mega istotne elementy budowania biznesu i jeżeli chciałbyś odnieść sukces w tym wszystkim, to to jest takie ABC, którego należy się nauczyć. Bez tego biznes będzie działał słabo bądź po prostu niewydajnie. I jeżeli podobało się Tobie to, co właśnie powiedziałem, uważasz to za wartościowe, to zachęcam Ciebie do tego, żebyś dał łapkę w górę, zachęcam Ciebie do tego, żebyś zostawił swoje pytanie poniżej, bo w kolejnych materiałach odpowiem na to pytanie, bądź po prostu skomentuję, napiszę Ci odpowiedź i oczywiście udostępniaj. Dziękuję Ci za to bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym Dawid Bogiński Show. Dzięki bosko! I taka ciekawostka, jeżeli potrzebujesz biznesu na wczoraj, to tak jak widzisz za moimi plecami, niewiele literatury potrzebne jest do tego sukcesu.